Witam w kolejnym programie PL MMA, jak ja to widzę. Dziś głównym tematem PL MMA oczywiście będzie profesjonalna liga, ale w kontekście innej polskiej organizacji, w kontekście tego, że właśnie zawodnicy z PL MMA trafiają do UFC, no już o tym mówiliśmy, ale trafiają również na polskim rynku do federacji KSW. Moim gościem Mirosław Okniński, szef PL MMA, właściciel tej organizacji, no i główny trener w Nastula End, Okniński Team. Tak, zanim jeszcze porozmawiamy o tych zawodnikach, którzy będą tam sobie gdzieś przechodzili w trakcie tego programu co i raz do właśnie KSW, to zapytam jak teraz, bo team ci się bardzo wzmocnił. Michael Miller, Horwicz na treningach, Matt Horwicz, jeszcze Szymon Kołecki. Taka silna grupa pod wezwaniem trochę się wytworzyła w ostatnim czasie, dokładając do tego tych, którzy tutaj cały czas już od dawna są. Jeżeli chodzi o zawodników, mamy coraz ich więcej, trafiają naprawdę dobrzy zawodnicy, mamy tu dwóch Amerykanów, Matt Horwicz i Michael Miller, no to jakby powiedzieć, no jest czołówka, może już nie dziś, ale kiedyś na pewno czołówka światowa, ale jako sparring partnerzy mają ogromną wiedzę. Ogromną wiedzę i tutaj zawodnicy nasi są pod dużym wrażeniem umiejętności technicznych. Wiadomo, że jak zawodnik jest starszy, to że spada szybkość, siła czy tam wydolność w jakimś stopniu. Przede wszystkim szybkość spada i ta dynamika, ale umiejętności techniczne są i oni są wspaniałym uzupełnieniem naszego teamu, dają dużą wiedzę tutaj zawodnikom trenującym. No i Szymon Kołacki też bardzo dobre wzmocnienie, może nam pomóc w zakresie budowania siły dynamicznej i w ogóle no, myślę, że my mu pomożemy, on nam i ten team się rozwija i będzie coraz lepszy, coraz mocniejszy. To o tych zawodnikach, którzy są tutaj. Zawodnicy, którzy trenują w twoim teamie, walczą również na galach. W naszym teamie, bo to jest team Nastula Okniński, nie mój. Tak jest, w waszym teamie, wspólny z Pawłem Nastulą. Trenują zawodnicy, którzy oczywiście walczą na galach PL MMA. Na tych galach PL MMA, przez te gale PL MMA, przez te wszystkie lata, również dzięki temu na antenie telewizji Orange Sport, mogliśmy oglądać wielu zawodników, którzy, jak już na początku powiedziałem, przeskakiwali gdzieś do tych organizacji za oceanem, no przede wszystkim UFC. To zawsze było to najwyższe wyzwanie, to zawsze była ta organizacja, która chyba najbardziej rozpalała wyobraźnię. Na polskim rynku jest organizacja KSW, no nie wiem, jak to można powiedzieć, dobrze z nią żyjecie, źle z nią żyjecie, to już tam do końca nie wiem, jak to tam wygląda, różnie tam się między wami chyba układało. W każdym razie, zawodnicy z PL MMA do KSW trafiają i ja proponuję, żebyśmy zrobili sobie taki lekki przegląd tego, po prostu porozmawiali o konkretnych nazwiskach, bo to nie ma co tutaj teoretyzować. Więc pozwolisz, że zacznę od dwóch panów za jednym zamachem. Od dwóch panów, którzy w moim odczuciu stoczyli w ogóle jedną z lepszych walk w historii PL MMA i którzy zaraz zresztą po tej walce trafili do organizacji KSW. Myślę tutaj o was, o Bakoceviciu i Łukaszu Chlewickim. Każdy zupełnie z innego miejsca, każdy zupełnie jakby z innej pozycji startował też w PL MMA. Natomiast ja pamiętam, że Waso Bakoceviç był też wydarzeniem nie tylko czysto sportowym. On ma jakiś tam taki chyba pseudonim, nie wiem, czy psychol, czy jakoś tak to jest. I on rzeczywiście był psycholem, troszeczkę tak się zachowywał faktycznie nietypowo, jeśli chodzi o to wszystko, do czego się przyzwyczailiśmy i przed galą, i podczas niej. Tak, no myślę, że ta walka była dobra, ciekawa, czy najlepsza, jeżeli chodzi o... Jedna z najlepszych. No, myślę, że niezła, tak? No, no może nie najlepsza na PL MMA, bo myślę, że są jeszcze inne, które były równie dobre. Zresztą niektóre tam nominowane przez niektóre tam portale. Ale ogólnie była to dobra walka. Dwóch dobrych fighterów, była dynamiczna, fajna. Myślę, że KSW zatrudniła od razu tych zawodników, bo KSW bacznie ogląda PLMA i jeżeli ktoś wygra pas PLMA albo się wyróżnia, to od razu KSW ma ochotę tego zawodnika zabrać. My też nie zatrzymujemy, nie mamy na razie kontraktów z zawodnikami, więc zawodnik startujący w PLMA ma różne możliwości. Może iść do UFC, tak jak powiedziałeś, może iść do KSW, może iść do FEN-u.
ma duży wybór, tak? Zobaczmy w takim razie może, zanim będziemy dalej rozmawiać na temat tych zawodników, którzy przenoszą się z PLMA do KSW. Zobaczmy sobie ten pojedynek. Waso Bakocewicz kontra Łukasz Chlewicki na gali PLMA w Legionowie. Ależ tu będą emocje za chwilkę. Zdeterminowany do wyrządzenia krzywdy swojemu rywalowi. A psychopata z Czarnogóry. Ale Łukasz Chlewicki nie pozostawał dłużny na tym stare-downie. Zaczynamy! I skulony w sobie, bardzo zamknięty Chlewicki. Prawa ręka tuż przy brodzie, aby ochronić się przed jakimś ciosem. Natomiast bardzo otwarty i pewny siebie jest Bakocewicz. Jeszcze taka boczna pozycja, prowokująca troszeczkę właśnie do niskich kopnięć. Tymczasem to Bakocewicz zaatakował dosyć mocnym low kickiem. Tak, trafił i właśnie te zmiany pozycji mają służyć temu, aby zmylić troszeczkę Chlewickiego i wprowadzić w jego obronę jakąś dezorganizację. No, wielką siłą Chlewickiego jest przede wszystkim jednak grappling. Jeżeli ten pojedynek zajdzie się w parterze, wtedy szanse zawodnika z Krakowa rosną. Ale teraz se postraszył mocnym prawym. Tak, bardzo mocno z tej pozycji, przy opuszczonej zupełnie lewej ręce, Bakocewicz bije prawo. No i dobrze było, gdyby Łukasz szybciutko nauczył się tej właśnie akcji i tego ciosu, żeby go nie przyjmował. Za chwilę pewnie znów zobaczymy, jak Czarnogórzec zmieni pozycję i znów będzie chciał zmylić Chlewickiego jakąś akcję. Kolejny mocny low kick w wykonaniu zawodnika z Polski. Dobry plan, aby przygotować sobie dalsze akcje, aby porozbijać troszeczkę wykroczoną nogę Bakocewicza. A teraz obaj przestrzelili takimi prawymi, że głowy byśmy szukali tam po trybunach. Oczywiście. No i bardzo często Czarnogórzec rozpoczyna właśnie takim bezpośrednim lewym sierpem. A raz dobrze się rusza. Dobrze w tempo skrócił dystans Chlewicki, nie dając się rozpędzić Bakocewiczowi. Teraz to Czarnogórzec wciska w siatkę Polaka. A i na czym będzie polegała ta praca? Czy tu będą ciosy, czy będzie szukanie pozycji? Odwraca Chlewicki, rezygnuje z tego klinczu pod siatką. Też jakoś specjalnie Bakocewicz nie miał pomysłu, co w tym klinczu zrobić. No i znów, tak jakby Sasza nauczył się już tych ciosów swojego rywala. Uchyla się przed nimi, jeszcze nie szuka nóg swojego przeciwnika. Tak, teraz była szansa. Już widać wyraźnie, że Chlewicki wie, w jaki sposób przeciwnik zaatakuje i będzie starał się także kontrować. Ale musi być czujny cały czas. Ta siła w ciosach Bakocewicza jest absolutnie niepodważalna i taka cepeliada może wyrządzić krzywdę reprezentantowi grapplingu Kraków. Dlatego jest Polak ostrożny, dlatego ciągle ta prawa ręka jest przy brodzie. Teraz na chwilę odstawił ją, zadał cios, ten cios doszedł. Tak, wraca do niskich kopnięć Chlewicki. Najgroźniejsza jest taka sytuacja, kiedy Bakocewicz decyduje się właśnie na strzelanie tymi sierpami. To są zwykle dwa sierpy w bardzo bliskim kontakcie. Chlewicki wtedy raczej powinien rezygnować z ataku, raczej powinien zrobić krok w tył. Nareszcie spróbował tego kopnięcia prawą nogą. Okay. 60 sekund do zakończenia tej pierwszej rundy. A słyszeliśmy starożytnika podpowiedź, że zaznaczamy rundę, a więc możemy spodziewać się może jakiegoś parteru w wykonaniu Chlewickiego albo próby wprowadzenia tej walki do tej płaszczyzny. No, czasami przy wyrównanych bojach w stójce tak jest, sprowadzenie robi różnicę.
Oj, źle! Błąd Chlewickiego znalazł się przez moment plecami do swojego rywala i to Bakowcewicz wyszedł z jednym przynajmniej ciosem, który trafił. Ale w tej chwili obaj usłyszeli ze swoich narożników, ile czasu pozostało do zakończenia tej rundy. Prawie! Tak miało właśnie być! Idealnie, tak idealnie! Przed końcem rundy, aby rywal nie był w stanie zareagować. No i nie tylko tym obaleniem, ale całymi 5 minutami Łukasz Chlewicki udowodnił, że był w tej pierwszej rundzie zawodnikiem lepszym. To jest niebywałe doświadczenie Łukasza Chlewickiego. On dokładnie wiedział, ile jest czasu do końca rundy i zaatakował zejściem do nóg wręcz perfekcyjnie, punktując pierwszą rundę, no, na swoją korzyść. Spróbuj sprowadzić, wiesz, jak weźmy obalenie, popracujemy sobie z góry, czujesz się pewnie w dole, nie? Okej, łokcie są, spokojnie, chodzimy, tylko więcej ruchu na boku, low-kickiem, po low-kicku buksujesz, tak samo jak on ci cepa przepuszcza, to kontrol, okej? Okay? Pewność siebie, leć spadniejszy, jak nie, jak wiesz, wiesz co, wiesz, wysoko ta lewa ręka, teraz widzicie co, nic nie zrobi, poczułeś, nie poczułeś, elegancko jest, okej? Okay? Woda jeszcze? Dawaj. Pewności siebie więcej. No więc uznajmy, że tak jak mówiono w narożniku, elegancko jest po tej pierwszej rundzie. Przed nami starcie numer 2. Łukasz Chlewicki, czerwone rękawice, jego rywale z Czarnogóry, Waszo Bakocewicz, rękawice niebieskie. Aktywnie! Będzie Czarnogórzec szukał tego bliższego dystansu, aby rozpuścić ręce i zaatakować tymi sierpami. Ale w półdystansie Bakocewicz bardzo nisko nurkuje tą głową, na razie jeszcze bez konsekwencji. I znów przygotowanie do mocnego ciosu, ta zmiana pozycji u Bakocewicza. Trafił wysokim kopnięciem Bakocewicz, osunął się, a Chlewicki jest w kryzysu Polaka. Musi zostać szybciutko w głowie, teraz zażegnany. O, rzeczywiście, ma argumenty w pięściach Waso Bakocewicz. Jest problem, próbował otwartą dłonią powstrzymać się szarżującego Polaka. A Bakocewicz oczywiście nie było w tym jakiejś wielkiej intencji, ale trzeba przerwać, musi teraz Sasza dojść do siebie. No wielokrotnie powtarzamy, że dostaje się coraz większy problem. Rzadko widzimy gale, na których nie ma tego typu ataków właśnie rozwartą dłonią. Ale jest wszystko w porządku, można walczyć. W dobrym humorze jest Czarnogórzec. Przeprasza w tej chwili Chlewickiego. Walka może być kontynuowana. Ciągle decyduje się przyjmować ciosy, nawet te low kicki, aby trafić bardzo mocnym prawym sierpem Bakocewicz. Pod siatką zamknięty Chlewicki, ponurkował. Fantastycznie w tej chwili uciekły Chlewicki z pod siatki. Bardzo dobra praca na nogach, ale widać, że zawodnicy czują ten pojedynek, mają dla siebie i swoich umiejętności wiele respektu. Przed chwilą przybili piąteczkę na środku klatki, aby za chwilkę ponownie układać się ciężkimi pięściami. Kuje Czarnogórzec tymi lewymi, prostymi. One może nie wyrządzają Chlewickiemu jakiejś strasznej krzywdy, natomiast te ciosy dochodzą między rękami Polaka. Teraz mocny atak w wykonaniu Chlewickiego. 3 ciosy, ale odpuścił. I znów zmiana pozycji. Na chwilę tylko. Niebezpieczne.
Całe szczęście, że te prawe narazimniają głowę Chlebickiego. Teraz pomysł na tę akcję z kolanem. Bardzo dobry pomysł. Zastopował teraz Chlebickiego, który próbował zaatakować się tym kolanem. No i jak do tej pory lepiej wygląda ta runda dla Bakocewicza niż to pierwsze starcie. Za jedną nogę raczej nie ma szans powodzenia. Świetnie skontrował Chlewicki. No i teraz on w półgardzie swojego rywala. No i kto wie, czy za tą próbę, nieudaną próbę sprowadzenia za chwilkę Bakocewicz nie będzie musiał zapłacić najwyższej ceny, bo już pierwszy łokieć spadł na jego głowę. A zatem Czarnogórzec decyduje się na robienie pasywności. Zapina tam klamrę na karku Polaka. Chlewicki obija żebra, ale trzeba podnieść pozycję i zaatakować mocnymi ciosami głowę swojego rywala. Teraz Chlewicki będzie ciągnął chyba Bakocewicza pod siatkę, ale zobaczył, że tam jest jednak duża odległość. 2-3 ciosy, tak jest. I jeden kroczek pod siatkę. No musi chyba zacząć reagować Bakocewicz, bo za chwilkę dopnie swego Łukasz Chlewicki. Tak, w tej chwili była próba wyjścia z tej niebezpiecznej pozycji, ale dzięki swojemu doświadczeniu Sasza to opanował. I teraz nie dość, że przy siatce, to jeszcze w swoim narożniku, gdzie może korzystać z podpowiedzi. Ale to jego doświadczenie jest tak wielkie, że on chyba doskonale wie, co ma robić. Podnosi pozycję Chlewicki, aby spuścić kilka mocnych ciosów na głowę a Bakocewicza. A serb na razie, Czarnogórzec, przepraszamy, na razie mocno pasywny w tej obronie. Bez pomysłu. Teraz przez moment była taka chwila, kiedy wydawało się, że wykorzysta siatkę do tego, aby wstać. Tak, trzeba obijać głowy rywala do samego końca tej rundy. I to robi właśnie Łukasz Chlewicki. Jeszcze obejście do pozycji bocznej. Ale zabraknie czasu, aby jeszcze popracować sobie nad swoim rywalem. Dobra runda, druga runda. A zwycięska dla Łukasza Chlewickiego. O ile pierwsze starcie wygrał w stójce, to ta druga runda bardzo dobra w parterze ze strony Polaka. To samo druga runda. To samo druga runda. Spokojnie wchodzisz sobie do walki. Sprowadź go teraz. W dole, idzie dobrze. Idzie dobrze. Samo, dobra, połowa do dole. Tak. Tak. To samo. Każdy rundy wygrywamy na spokojnie. Tak. Nie, nie cały czas grę w rozmową. Będzie 4 rundy. Proszę, bo dostał łeb. Będzie, okej? Okay? Ja tu ją czuję. Próbuj na ten jego lewy, ta czerwona od razu w prawym. Wejdź w szerwę. Okej? Okay? Wszyscy naraz. Dobra. Okej? Okay? Słyszę wszystko. Bardzo dobrze. Elegancko swoje. Nie robaj się girelo. Ty uderzysz. Łukasz, cały czas silnie teraz, bo on będzie chciał odrobić, my mamy 3 rundy. Silnie na początku. I po drugiej rundzie także elegancko jest, ale zwrócili sekundanci uwagę Łukaszowi na to, że zdaje sobie sprawę rywal z tego, że przegrywa na punkty po dwóch rundach, w związku z tym teraz będzie chciał mocno zaatakować. Starcie numer 3. Chlewicki, czerwone rękawice. Kolejny raz. Jeszcze latające kolano Bakocewicza, proszę. Ale sam skrzywił się. Wydawało mu się, że ta akcja przyniesie mu pomyślny rezultat. Tak jednak nie było, dzięki czujności Chlewickiego. Znów zmiana pozycji, ale pewnie tylko na chwilę. Wraca Czarnogórzec do tej normalnej. Stara się zaszachować. Co wymyśli? Chlewicki nie czeka na to. Co wymyśli rywal, tylko stara się go zamknąć w tej chwili pod siatką. On nie może dać się wciągnąć się w tą grę. A Bakocewicza Łukasz Chlewicki. To wszystko oczywiście ma na celu lekko dekoncentrację rywala i po chwilki, za chwilę strzelić mocno na pewno. A zawodnik z Czarnogóry.
Po raz kolejny idzie po sprowadzenie, ale to może być spory błąd z tak wytrawnym graplerem jak Łukasz Chlewicki. Bez żadnych kłopotów Polak przetoczył swojego rywala i teraz znów jest możliwość spuszczania łokcia na głowę. Trudno tutaj ustabilizować tę pozycję, ale warto atakować tymi łokciami. Próbuje dystansować Chlewickiego Bakocewicz, ale bez większego rezultatu. Jeszcze teraz lewa ręka zawodnika z Czarnogóry między nogami Polaka. Już udało się tą rękę wyciągnąć. Będzie miał się czym bronić przed kolejnymi łokciami Chlewickiego. No ale oczywiście to Bakocewicz musi tutaj coś wymyślić. Łukaszowi bardzo ta pozycja pasuje. Nie dość, że prowadzi po dwóch rundach, to jeszcze w tej trzeciej także jest lepszy od swojego rywala i ma dominującą pozycję. Zaciągamy? Zaciągamy. Tak jest. Po raz kolejny misternym planem, aby Bakocewicz dotknął głową siatki, pracuje Łukasz Chlewicki. Świetna teraz kombinacja, a prawym łokciem. I przez cały czas, niech Państwo także zwrócą na to uwagę, że nawet jeżeli Chlewicki zadaje te ciosy, to w taki sposób, aby głowa rywala znajdowała się coraz bliżej siatki. Dużo czasu jeszcze ma zawodnik z Krakowa, by pracować nad Bakocewiczem. Cały czas w serii ten prawy łokieć obija głowę. Absolutna kontrola tej walki w wykonaniu Łukasza Chlewickiego. Te łokcie nie rozbijają rywala, ale sprawiają, że ten szuka jakiejś innej możliwości. No i tak ciągle konsultacja Polaka ze swoim narożnikiem. No, ile pewny czasu do końca, co zrobić? Pewny jest tej gry parterowej Chlewicki, a zresztą no, widzimy gołym okiem, że w tej płaszczyźnie walki jest wręcz perfekcyjny. Coraz trudniejsze chwile Bakocewicza. Jak na razie absolutnie żadnego pomysłu nie ma Bakocewicz na to, aby wyjść z tej zagrożonej pozycji. A Polak spokojnie może kontynuować to, co robi do tej pory. No i wydaje się, że im bliżej będzie końca tej walki, tym te łokcie z większą siłą będą spadały na głowę Czarnogórca. No Bakocewicz tylko i wyłącznie broni się przed tym, aby nie przyjmować ciosów, ale pracy nad zmianą pozycji jest tutaj niewiele. No jeszcze w tej chwili sędzia patrzy, czy jest tam praca, jest, ale Czarnogórzec ma okazję do tego, aby wstać. 30 sekund przed zakończeniem tego pojedynku. Wstał tylko po to, żeby znów dotknąć plecami maty. Kapitalna akcja Saszy. Świetna końcówka, jeszcze poczuł krew teraz Łukasz Chlewicki. Jeszcze będzie chciał to zakończyć przez TKO. Trudne chwile Bakocewicza, ale udaje się uciec. 10 sekund. No jeszcze brakuje tylko tego, tak, żeby przybili piątkę na zakończenie tej walki. Obaj wiedzą, jaki jest wynik tego pojedynku. Wygrał na punkty Łukasz Chlewicki. Po 3 rundach sędziowie orzekli, że jednogłośnie na punkty zwycięża Łukasz Sasza Chlewicki. I sił, jak widzą Państwo, wystarcza również na te akrobatyczne popisy. No i tak.
właśnie ta walka wyglądała na gali PL MMA. Zresztą Łukasz Lewicki, chwilkę o nim może teraz porozmawiajmy, to nie tylko z Wasą Bakocewiciem, jeśli chodzi o gdzieś tam styczność z PL MMA, miał okazję walczyć, ale również z jednym z braci Rajewskich. Też się mierzył z braci Rajewskich, którzy doskonale znani są z występów właśnie na galach profesjonalnej Ligi MMA. Łukasz Lewicki to jest postać, która, no właśnie, łatwo było przekonać do występu na gali PL MMA? Łukasz już walczył u mnie na gali chyba w 2004 czy 2005 roku, za czym w ogóle KSW się z nim zainteresowało, to walczył u mnie i z tego co pamiętam, to chyba wygrał dwie walki. To było chyba MMA Sport, czy chyba coś takiego. Taka, bo już tych galów. Czyli już tam się znaliście wcześniej w każdym razie. To tak, 2004 lub 2005 rok. Łukasz Chlewicki walczył już u mnie. Później no, Łukasz miał kontuzję i stwierdził, że po pewnym czasie chce wrócić do MMA. Zaczął walczyć. Chyba nie wiem, czy u nas zrobił tą pierwszą walkę, czy gdzieś indziej. W każdym razie u nas zrobił chyba dwie walki. Na PL MMA. Jedną walkę. Jedną? Łukasz Lewicki walczy na PL MMA raz właśnie z Wasą Bakocewiciem. Tak? Tak jest. No widzisz, taka niespodzianka. Ale w każdym razie walczył z tym Wasą Bakocewiciem i to była rzeczywiście, jak ja powiedziałem, jedna z tych walk, które do tej pory wspominam. Zresztą cała ta gala była bardzo udana, podczas której walczył Waso z Łukaszem Lewickim. A też dodajmy od razu, troszkę się może pochwalimy, jedna z lepiej oglądanych gal, jeśli chodzi w ogóle o MMA. W ogóle o MMA, przypominam, że było u nas również UFC. Jeśli chodzi w ogóle o galę MMA, jedna z lepiej oglądanych gal w historii Orange Sport. Irek, muszę cię o to zapytać, bo tak nawiązałem trochę niby żartobliwie, ale powiedz, jak to jest? Lubicie się z tym KSW, czy się nie lubicie w końcu? Jak to wygląda? O zawodnikach to rozmawiamy, a co jeśli chodzi o szefów? No nie wiem, powiem tak, że z Maćkiem Kawulskim się bardzo długo znamy. Maciek zaczął mnie trenować w 2001 chyba roku, czy drugim. Trenował mnie chyba 2 czy 3 lata. U mnie walczył, podglądał jak ja robię galę, później zaczął robić KSW. Mieliśmy lepsze lub gorsze dni, no tak z Maćkiem jakby powiedzieć się w miarę lubimy. Wiadomo, że kto się lubi, ten się czubi. Z Martinem to raczej średnio. Także myślę, że z Maćkiem Kawulskim to się lubimy. Raz gorzej jest między nami, raz lepiej, ale mówię, no się w miarę tam lubimy. No a z Martinem to chyba się nie lubimy. Rozumiem. No i no, jasne postawienie sprawy. Wszystko wiemy. Chyba bardziej Marcin mnie nie lubił niż ja jego. Rozumiem. Ale jeśli chodzi o lubienie i nielubienie i ludzi związanych z KSW, to jeszcze dodajmy, bo za chwilkę przejdziemy do zawodnika, który trafił z PL MMA do KSW. W końcu o tym tu dzisiaj rozmawiamy. Dlatego, że tak, Mamed Khalidow chociażby, Antoni Chmielewski, który tak, KSW, PL MMA, KSW, to są wszystko osoby, no i tylko oni zresztą, Michał Materla, to są osoby, które też u ciebie walczyły na galach. Tak. Mówimy to o początkach. Michał Materla na początku walczył u mnie, zaczynał, robił debiut u mnie, później 2-3 walki stoczył u mnie. Nawet nie pamiętam, czy 3, czy 4, czy 2, ale wiem, że kilka walk stoczył. No i Michał Materla już wtedy był świetnym zawodnikiem. Ja wcześniej jeszcze za czym KSW robiłem, znaczy za czym KSW było w Polsacie, ja zrobiłem dwie gale dla Polsatu i walczył Mamed Drwal walczył, Michał Materla, no i Chlewicki, no dużo zawodników walczyło. No właśnie, teraz walczył chociażby pan, który nazwany został w pewnym momencie polskim Wanderlejem Silwą, Łukasz Bieńkowski. Ty go chyba zwolniłeś z tej organizacji, z tego co ja pamiętam w ogóle. To jakaś taka była historia, że się rozstaliście nie do końca w takim normalnym toku, tak jak z wieloma innymi zawodnikami się po prostu rozstawałeś. Czy różnie, no jakby powiedzieć... Rozstanie z Łukaszem Bieńkowskim było jakby wywołane tym, że to był kolega Krzysztofa Jotko. Jotko poznał się z Bieńkowskim u mnie na treningu, zaczęli się przyjaźnić, uzupełniać. Bieńkowski narzucał mocną stójkę, Jotko narzucał mocne zapasy i jiu-jitsu, więc się uzupełniali. Byli to koledzy, którzy się uzupełniali. Wszystko między nami było... Jeżeli chodzi o kontakty, dobrze, dopóki ja nie zdecydowałem, że nie chcę współpracować z Krzysztofem Jotko, a Łukasz był jego kolegą i też jakby trzymał stronę kolegi, no i dlatego się to rozeszło, tak? Ale powiem tak, że Łukasz był bardzo dobrym zawodnikiem, jest dobrym zawodnikiem i
Ja do niego nic jakby osobiście nie mam. Chętnie mogę, jak będzie chciał przyjść do nas na treningi, chętnie go przyjmę, bo Krzysiek wyjechał do Stanów, jest w Stanach. Łukasz wiem, że nie ma za bardzo z kim trenować, więc ja do Łukasza nic nie mam. Myślę, że to było takie nieporozumienie wynikające z tego, że no po prostu kolega trzymał z kolegą, a że Jotko się ze mną rozstał, no to pociągnął za sobą Bieńkowskiego. No i to tak, ale no wiadomo, no fajterzy też nie są prości, jeżeli chodzi o obsługę, dlatego że ktoś mi kiedyś powiedział, taki znany trener judo, mówi tak: słuchaj, ty trenujesz pitbule, nie możesz oczekiwać, żeby się zachowywali jak jamniki. Więc też po prostu to są ludzie, którzy... No tak, a to, że akurat szczekają, to w takim razie rzeczywiście jest to rzecz naturalna, prawda? Skoro mówimy tutaj już w tej tematyce i w takiej terminologii zostajemy. Łukasz Bieńkowski tak walczył na galach PLMA. Zobaczmy sobie, przypomnijmy jego pojedynek z Andrzejem Grzebykiem. Ja ten bój wspominam chyba jakoś tak najmilej, dlatego że to były naprawdę niemałe emocje, a zakończenie tego pojedynku i sposób, w jaki Łukasz Bieńkowski tę walkę wygrał, to jeszcze długo, długo po tym o tym dyskutowano. Jeden z większych hitów w ogóle, jeśli chodzi o polskie MMA i o internet. Tak wygrał Łukasz Bieńkowski z Andrzejem Grzebykiem. Kategoria średnia, Andrzej Grzebyk wyższy od swojego rywala, bardziej doświadczony. Ten ostatni pojedynek z Kamilem Szymuszowskim w Legionowie właśnie wygrany decyzją. Zaczynamy, jeden z Legionu, drugi z Legionowa. Andrzej Grzebyk kontra Łukasz Bieńkowski. Ten pojedynek Grzebyka z Szymuszowskim to było naprawdę kapitalne 15 minut pokazu, przede wszystkim hartu a ducha. Spotyka się teraz w klatce dwóch fantastycznych kickbokserów, a więc liczymy tu na jakąś naprawdę potężną petardę. Choć z drugiej strony także pamiętamy o tym, że jeżeli walczą stójkowicze, to potrafią przez 15 minut kulać się po macie. Czy tak będzie? Teraz kolano bardzo mocne. Jeszcze łokciem próbował tam wcisnąć Łukasz Bieńkowski. Walka w clinch. Czwarta, widzimy jak wyczerpująca. Oto aby ustabilizować. Dobre kolano, ale rewanżuje się teraz Andrzej Grzeby. Fantastycznie w tej chwili Bieńkowski tym balansem uniknął tych dwóch ciosów. To będzie naprawdę wymagające starcie. Jak oni to wytrzymają? Trzeba mieć twarde szczęki, trzeba mieć mocne głowy, dlatego że pięści obaj mają twarde i nogi również ciężkie. I tytanowe płuca, bo taki pojedynek kosztuje naprawdę wiele, wiele energii. Minuta za nami. Jedziemy dalej. Ale oczywiście wiemy, że Grzebyk potrafi przewalczyć 15 minut. Czy potrafi to zrobić Łukasz Bieńkowski? To nie wiadomo. Ten poprzedni pojedynek to było bardzo krótko. 100 sekund wystarczyło do zwycięstwa. Grzebyk, odwrotna pozycja. Zawsze walczyć z Mańkutem jest problemem, ale on już zmienia, bo to jest... on lubi właśnie szachować rywala pozycją. Bieńkowski jest silny, już trzeci raz odwraca rywala plecami do siatki. Odwrócił i zdzielił bardzo mocnym prawym cepem, ale przyjmuje to bez większego wrażenia Andrzej Grzebyk. A potrafił przyjąć, potrafił uderzyć i czekamy, kto pierwszy postawi tak zwaną kropkę nad i. To, co oglądamy tutaj, w tych dwóch minutach tej walki, no przewyższa, można powiedzieć, wszystko to, co widzieliśmy do tej pory. Oczywiście z wyjątkiem tych akcji końcowych. To było kopnięcie w krocze, ale Krzysztof Jotko ruszył tam w stronę Bieńkowskiego, ale ten twardy powiedział, że nic nie jest. Grzebyk w tajskim klinczu. I wygrywa teraz ten uchwyt za głowę Andrzej Grzebyk, dwukrotnie częstujący zawodnika z Legionowa mocnym kolanem. Po raz kolejny ustawia celownik Andrzej Grzebyk. Obaj mają spore doświadczenie również w kickboxingu, a więc na razie próbują sprawdzić się w tej płaszczyźnie walki. Ten, któremu nie będzie szło, zapewne będzie starał się przenieść walkę do parteru, ale jak na razie wygląda to dobrze i ze strony Grzebyka, i ze strony Bieńkowskiego. A mocne te kopnięcia, bardzo mocne. Nawet przyjmowane na blok robią wrażenie. Kapitalny był ten front kick.
On zaczyna robić różnicę w tym pojedynku strajkerskim. Kopnięciami, a teraz trafił bardzo mocnym prawym cepem Łukasz Bieńkowski. Szybciutko klincz, jest uchwyt za głowę, ale już zerwany. I poślizgnął się teraz zawodnik z Tajfuna. I pozycja poszła od razu na korzyść Andrzeja Grzebyka. Wepchnięty Bieńkowski w siatkę, a więc znów zapina klamrę, chcąc rywala przyciągać jak najbliżej siebie. Ale Grzebyk za chwilę podniesie pozycję, będzie mógł zaatakować łokciami. Bardzo dobra pozycja dla Grzebyka. Próbuje wykręcać się Bieńkowski. Brawo! Wstał, ale nadział się na to kolano. Poprawił Grzebyk natychmiast okrężnym kopnięciem. Kapitalna kickbokserska walka Grzebyka i Bieńkowskiego. A próbuje tam na wątrobę trafić Andrzej Grzebyk. Obaj przestrzelili mocnymi cepami. Już walka przy siatce. Trzyma się siatki. A nie można tego robić. Powinien tutaj je. Krzysiek Jotko szybko reagować. Jest kolano Grzebyka. I teraz zapewne znów Grzebyk będzie starał się zaatakować wysokim kopnięciem. Być może będzie to middle kick pod prawy łokieć, a być może będzie to wysokie kopnięcie. No, celuje cały czas ten bardzo mocny prawy cep Łukasz Bieńkowski, ale przy siatce w tym klinczu dominuje Andrzej Grzebyk. Ma szansę teraz coś tutaj ugrać. Kolejne mocne kolano spada na głowę zawodnika zagranickiego Tajfunu. Bieńkowski. Sędzia za chwilę przerwie ten pojedynek, dlatego że Grzebyk atakuje. Knockout. Co to było? Niebywałe! Ależ wystrzelił petardą z tego klinczu! Łukasz, jeżeli spytasz się trenera Szczepanika Łukasza Bieńkowskiego, czy to było zamierzone, jeżeli oni odpowiedzą, że tak, to jest to pełen szacunek. Mówiłem o tym. Mówiłem przy pierwszym pojedynku na Pele MMA 14, że mamy polskiego Wanderleja Silwę, bo kto bije takie cepy, jak nie Brazylijczyk? Łup! Dziękuję! Dobranoc! Lewa, prawa i knockout. Przez KO zwycięża Łukasz Bieńkowski! No była walka rzeczywiście godna wspominania, efektowne zakończenie, takie gdzieś, chyba nie to, że niespodziewane, ale na pewno takie troszeczkę zaskakujące, bo tam gdzieś przy siatce zadziało się niekorzystnie dla Bieńkowskiego, tymczasem potrafił to wszystko wyprowadzić na swoją korzyść. Na tej samej gali, na której walczył Łukasz Bieńkowski, który, jak tylko powtarzamy, został tu przez trenera Oknińskiego zaproszony na treningi na Solano Okniński Team. Walczył też inny zawodnik, trochę w innej też kategorii wagowej, który zdobył zresztą pas organizacji PLMMA i też teraz występuje w KSW. Czyli Szymon Bajor. Tak, Szymon Bajor, bardzo dobry zawodnik. Teraz wygrał walkę na Rizin. Walczył u nas, zdobył pas, PLMA. Ładnie się pokazał, stoczył dobrą walkę. Myślę, że to jest nie dość, że dobry zawodnik, ale też fajny gość. No właśnie, troszkę o nim, bo to, że wygrywał tam, to co powiedziałeś, wygrał też w Japonii, wcześniej pokonał chociażby Kamila Walusia, który miał być tam taką dość ważną postacią, jeśli chodzi o KSW, ale już zniknął nam w ostatnim czasie troszkę. No właśnie, też słyszałem o tym, że on nie ma takiego charakteru, chyba jakiegoś takiego strasznego killera. Znaczy normalnie, prywatnie to nie jest człowiek, który jest bardzo agresywny, jeśli chodzi o Szymona Bajora. Nie no, Szymon Bajor bardzo w porządku. Dobry zawodnik, w porządku człowiek. On do nas przyjeżdżał, jeszcze jak Krzysztof Jotko był w naszym teamie, no to trenował, często przyjeżdżał do Krzyśka i trenował z nim. I bardzo sympatyczny. No. Jeśli chodzi o wagę ciężką w ogóle, to z tą wagą ciężką to faktycznie troszeczkę sytuacja jest chyba ciężko. No właśnie. Z czego to wynika, powiedz? Z czego to wynika? No, mały człowiek jest ciągle zaczepiany, jest ciągle, ma, jakby powiedzieć, ma jakieś tam problemy, często musi się bronić. A duży jest duży, wszyscy się go boją, więc mało jest dużych ludzi, którzy chcą trenować sporty walki. Po drugie, sporty walki wymagają dużej sprawności, dużego wysiłku. Łatwiej iść przypakować na siłowni, niż po prostu tutaj walczyć na macie. Tak? Także mały bardziej żyje w strachu, więc więcej jest tych małych zawodników, którzy po prostu, żeby się nie dać na ulicy czy w życiu, to muszą ciężko trenować, żeby budzić respekt.
A duży to po prostu jest duży, wszyscy się go boją, więc dlatego mi się wydaje, że no w ogóle dużych ludzi jest też mniej. No. A to z własnego doświadczenia, że dużego się bardziej boją? To znasz to z własnego doświadczenia? Tak, że, bo tak, że to tak właśnie łatwiej? No nie wiem. Ja rozumiem. No ale w każdym razie rzeczywiście myślę, że ciebie trudniej zaczepić tak normalnie niż kogoś na przykład postury, nawet Krzysia Jotki, prawda? Tak to pewnie jest. Znaczy wiesz, no przekonałem się, że na przykład kiedyś swego czasu stałem na bramkach i była sytuacja taka, że po prostu jak ktoś jest duży, wzbudza respekt, nie musi się bić, a mały musi ciągle się bić. Więc jakby powiedzieć, ci mali muszą trenować, żeby sobie radzić, a duży nie musi, bo jest duży. No. Bo jest duży, ale ci duzi też walczą, na szczęście. Jest ich mniej, ale... Też walczą, na szczęście, no właśnie. I tak walczył wspomniany przez nas Szymon Bajor. To będzie walka z Błażejem Wójcikiem, nazwisko Wójcik. Jeszcze nam się w tym programie pojawi w troszkę innym może kontekście. W każdym razie, na razie, Szymon Bajor kontra Błażej Wójcik. Jak widzą Państwo, Wójcik jest wyższy i cięższy od swojego rywala, ale za to Bajor ma wygranych pojedynków więcej niż Wójcik stoczył w całej swojej karierze, a ten rekord zawodnika z Piły ledwie dodatni. Bez wątpienia Szymon Bajor jest faworytem tego spotkania. No mamy pojedynek o pasy mistrzowski w kategorii ciężkiej i profesjonalnej ligi MMA. A zobaczymy zatem, kto będzie tym pierwszym mistrzem PLMA. Bajor, te czarne spodenki ze złotymi aplikacjami, czerwono-czarne to Wójcik. Stara się Wójcik wykorzystać tę swoją siłę, spychając rywala w stronę siatki. Bajor walczy u siebie. Nic dziwnego, że ma także za sobą publiczność. On niebezpiecznie nisko opuszcza ręce Błażej Wójcik, wchodząc w pół dystans. To jest waga ciężka i tutaj naprawdę nie trzeba wiele, aby znokautować rywala, a liczy się jeden dokładny cios. A że potrafił Bajor to robić, udowodnił w swoich poprzednich pojedynkach. Jest wepchnięty w tej chwili Wójcik w siatkę. Bajor w klinczu pracuje. Było kolano. Dobrze, tam głową cały czas nacisk na szczękę Wójcika w wykonaniu Bajora. Jest cały czas pojedynek przy siatce. Niepotrzebnie troszeczkę pcha się teraz za wszelką cenę swojego rywala Szymon Bajor. Można chyba było popracować się sami, a tam przez chwilę zagrożenie gilotyną, ale już głowa wyciągnięta. Jest praca kolanami, bardzo dobrze. Udało się także zadać cios. Wójcik także odpowiada kolanem, no ale on musi uważać. Każda strata równowagi, rozerwanie klinczu. W jaki sposób wydawało mi się, że Bajor miał okazję, żeby tam użyć łokcia. Tak, ja mam wrażenie, że zawodnicy jeszcze nie do końca są przekonani i świadomi tego, że można atakować łokciem. Tam aż się prosiło, aby ten klincz zrywać się właśnie łokciami, a tymczasem Wójcik zaprasza Bajora do parteru. No i brawo za to sprowadzenie, mimo że zebrał tam parę ciosów od rzeszowianina, to jednak w tej chwili Wójcik jest na górze. Jak potrafi to wykorzystać? Przykleja się bardzo blisko do swojego rywala, mimo że teraz gardą motyla bardzo rzadko spotykaną w MMA, tym bardziej jeszcze w wadze ciężkiej. W kategorii ciężkiej, tak. Czyżby tak pewnie czuł się będąc na plecach Szymon Bajor? 8 razy zwyciężał z 11 przez poddania. Już więc... jest pół garda. Dobrze Wójcik obszedł tę prawą nogę. To co robiłeś? Obij go! To co robiłeś? Milej go drapady, milej go drapady. Rękę i prawą. Jest mozolna praca, tak? Przedramię przełożone na szyję rywala. Dobrze pracuje Wójcik. Tak, krok po kroku nie szarpie się, a nisko cały czas opuszczona pozycja, aby nie zostawiać miejsca na ewentualne próby ucieczki. Cały czas zastawia, tak jest, biodrem do rywala. Będzie miał spory problem Bajor, chociaż teraz wydaje się, że blisko odzyskania gardy. Poprawia pozycję jednak Błażej Wójcik. Były dwa ciosy lewą ręką, teraz znów ta lewa ręka wędruje wyżej.
próba. Ale oczywiście Bajor natychmiast to wykorzystuje. Jeżeli tylko Wójcik podnosi pozycję, to nogi pracują, chce wrócić do gardy. Brawo, ręką trzymaj jego ręki. Brawo, ręką mu dłużej wiesz. Tak, tak, teraz, ta prawa płaka. Tak, dobrze. Świetny cios, mocny. Polak zaryzykował marsz do mocy cios Błażej Wójcik, w konsekwencji traci Bułgardę. Ale opłaciło się. Zdecydowanie tak, minuta do końca pierwszej rundy, podnosi pozycję Wójcik. Jaka próba przejścia nóg, trzeba zepchnąć te nogi, raczej nie atakować na wprost. Dobrze, znów jest na górze, nie udało się zdobyć bocznej od razu, ale dobrze wygląda Wójcik w tej pierwszej rundzie. Walka gardą motyla jednak jest bardzo ryzykowna wobec złapana głowa ciosów rywala. No ciekawe, czy jeszcze pokusi się o szarpanie jakiejś gilotyny Błażej Wójcik. Skręca się, tam próbuje ukręcić głowę rywalowi, ale nic z tego. Jest Bajor wepchnięty w siatkę. No Wójcik mógłby spróbować kolanem. Nie, o, świetne obalenie. Brawo dla Błażeja Wójcika. I teraz te kilka hammerfistów. Jeszcze próba balachy. Nie, nie będzie, ale jest dosiad pod koniec walki. Nic z tego nie będzie, bo to już jest zakończenie pierwszej rundy. Ale pierwszej rundy, którą bez wątpienia wygrał Błażej Wójcik.